Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Łączy Nas Pasja PL. Razem z nami Ewa Piątkowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Taka uśmiechnięta, chyba walka się zbliża, czy nie? Tak, walka 25 maja, zapraszam na PGE Narodowy. Nie będzie transmisji w TVP tej gali, jak rozumiem? Nie wiem, jeszcze nie ogłoszono, jaka telewizja pokaże galę, ale na TVP jest jedną z możliwych opcji. Czy w ogóle będzie jakaś telewizja, pytanie, bo tam internautów śledzę te wpisy i na razie jest wiele niewiadomych, mimo że karty zostają odkrywane skrupulatnie i ludzie mówią, ale fajnie, miało być szajs, a będzie fajnie. Taka gala musi być pokazana w telewizji. Właśnie pytanie tylko w której. I myślę, że już czas najwyższy, żeby ta karta została odkryta, bo trzeba już startować z promocją. Jest to duży stadion do sprzedania, więc trzeba wszystkim Polakom pokazać, że taka gala w ogóle się odbędzie, bo w środowisku bokserskim wszyscy o tym wiemy od dawna. Natomiast taki, że tak powiem, przeciętny Kowalski mógł jeszcze o tym nie słyszeć, więc myślę, że niedługo będzie już ogłoszona, jaka to telewizja i wystartujemy z większą promocją. Zadziała magia Stadionu Narodowego, tak słyszałem, że ludzie ciekawości przyjdą zobaczyć, jaki to jest piękny obiekt i nie trzeba płacić 15 zł, żeby go po prostu zwiedzić, tylko może zapłacić 2 czy 3 razy więcej i obejrzeć fajną galę bokserską. Powiem Ci tak, ja byłam na Narodowym na kilku wydarzeniach i to była też dla mnie atrakcja, po prostu lubię to miejsce i na pewno za pierwszym razem, jak pierwszy raz tam szłam, to oprócz wydarzenia sportowego, bo to chyba wtedy była piłka nożna, mecz Polska-Portugalia, bardzo się cieszyłam tak, że zobaczę Cristiano Ronaldo, że właściwie cały mecz patrzyłam tylko na niego, nie wiem co tam się działo oprócz tego, co on robił, ale właśnie była to też dla mnie atrakcja, że zobaczę ten stadion od środka, no bo to jednak robi wrażenie. Nie masz numeru do Cristiano Ronaldo? No mam, ale wiesz co, wykasowały mi się wszystkie, zgubiłam telefon. To zaraz Ci przekażę wtedy. Dziękuję. Powiedz proszę, rozmawialiśmy pod koniec października prawdopodobnie i wtedy mieliśmy taką nadzieję, ja miałem taką nadzieję, ty jeszcze większą, że teraz jak będziemy rozmawiali w połowie marca, to ty będziesz już po pierwszej obronie i będziesz szykowała się do drugiej. Troszeczkę potoczyło się inaczej. Czy TVP jest szansą na to, że częstotliwość będzie większa? No nie widzę innej możliwości. Jest już umowa na kilka gal. Tutaj nie usłyszeliśmy, ile ich będzie dokładnie, ale... Około 8 w ciągu roku. No to jest bardzo dużo, więc szansa dla wszystkich osób w grupie, żeby się pokazały. Myślę, że też te gale będą wypełnione zawodnikami tylko i wyłącznie z naszej grupy, bo wcześniej zdarzało się tak, że no powiedzmy tam za 4 zawodników z naszej grupy występowało, a reszta to jakieś osoby z zewnątrz. Teraz jak już jest dobre finansowanie, lepsze niż było, to nie będzie się trzeba, promotorzy nie będą się musieli posiłkować takimi osobami z zewnątrz, więc ja i moi koledzy z grupy będziemy mogli występować częściej, a na pewno nam tego potrzeba. Słyszałem taką opinię, że jesteś pomijana przez Telewizję Polsat, to prawda czy nie? Wiesz co, czy byłam, czy nie byłam, to już nie ma kompletnie znaczenia. Teraz jesteśmy w TVP i ja jestem z tego bardzo zadowolona, cieszę się i jestem właśnie ciekawa, jak to się teraz potoczy, ale myślę, że musi być lepiej niż było do tej pory. Myślisz, że TVP szybko złapie to wszystko, jak wygląda boks zawodowy? No bo sporadycznie gale miały miejsce tutaj. Mówiliśmy tutaj przed chwilą o tej walce Pacquiao kontra Mayweather. Michał Serowatka walczył tutaj właśnie wcześniej Kliczko z Davidem Hayem. Czy oni się nauczą tak, żeby robić to regularnie, produkować te gale, brzydko mówiąc 6-8 razy w roku? Mają właśnie czas i okazję, żeby się nauczyć, bo tych gal będzie całkiem sporo i na początku na pewno będą jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że pod koniec roku już powinno to wyglądać bardzo przyzwoicie. Ile komentowałaś w ciągu tego roku gal bokserskich? Bo mam wrażenie, że co włączę jakieś mniejsze stacje telewizyjne, to ty gdzieś tam komentujesz walki, nawet zapraszasz na swoim profilu na Twitterze, że zapraszam, bo będzie dzisiaj gala X i będę komentowała z komentatorem Y. Tak, to jest takie moje zajęcie dodatkowe. Oprócz takich epizodów w serialach mam też taką pasję komentowanie, czy też chodzę czasami też do studia jako ekspert i to jest dla mnie takie wprowadzenie do przyszłej pracy, bo kiedyś chciałabym, żeby moja praca była związana właśnie z dziennikarstwem, z mediami i najlepiej jakby byłoby to dziennikarstwo sportowe, bo jednak w sporcie siedzę od dzieciństwa. No i powoli uczę się tego wszystkiego. To jest coś, co bardzo lubię i cały czas doskonale ten swój warsztat. To są początki, bo jak na razie komentowałam tylko kilka gal, ale kolejne są już w planach. Teraz jak rozumiem, wyłączność na TVP nie będziesz w mniejszej gala komentowała walk, czy to nie będzie się wykluczało? Nie rozmawiałam jeszcze z nikim tutaj z TVP osobiście. Jestem tu dzisiaj na razie jako grupa Knockout Promotions, a co będę robiła jako Ewa Piątkowska, to dopiero zobaczymy.
Dziękuję bardzo, Ewa. Dzięki.